We warszawskiej siedzibie NIK rozpoczęło się właśnie seminarium poświęcone temu, jak kontrolować wielkie imprezy sportowe. Polscy kontrolerzy zdobyli spore doświadczenie w tego typu kontrolach przez 4 lata, regularnie sprawdzając stan przygotowań do turnieju piłkarskiego Euro 2012. Na rok przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi rosyjska Izba Obrachunkowa poprosiła Polaków, żeby podzielili się tymi doświadczeniami. Chcą się dowiedzieć, jakie były największe trudności, jakie były ryzyka związane z tego typu wielką imprezą, jak to skontrolować, jak dotrzeć z wnioskami pokontrolnymi do adresatów, czyli do organizatorów, do władz również i jak skutecznie usprawnić te przygotowania. To jest inicjatywa bardzo ładna, bardzo skuteczna. To, czego oczekujemy od tego spotkania, to przede wszystkim tego, żeby dokładnie zapoznać się z doświadczeniami NIK, wyniesionymi z kontroli Euro 2012. Szczególnie w zakresie budowania obiektów, kosztów inwestycji. Chcemy porównać też metody minimalizowania ryzyka, bo chcemy uniknąć błędów, które być może zostały popełnione tutaj przy budowie waszych obiektów. Kontrola przygotowań do Euro 2012 była ogromnym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Obejmowała zarówno problemy promocji, jak i bezpieczeństwa i infrastruktury. Kolegom z Rosji będę chciał przedstawić 4 najważniejsze inwestycje dworcowe, pokazać jak to się zmieniło, plus 7 innych inwestycji związanych z obsługą pasażerów. Oni też tymi sprawami się bardzo interesują, gdyż problem w Rosji, szczególnie przewozu pasażerów, jest bardzo istotny. Bez wątpienia to regularne i systematyczne kontrole przyczyniły się do tego, że Euro 2012 okazało się sukcesem organizacyjnym. W poczuciu dość powszechnym nasze Euro organizacyjnie było udaną imprezą i taka jest ocena i wewnętrzna w większości i zewnętrzna. Polska bardzo zyskała poprzez sprawną organizację Euro, nie tylko w aspekcie finansowym, tutaj wzrost efektów ekonomicznych w turystyce głównie, ale prestiżowym przede wszystkim. No i w zasadzie żadnych poważniejszych wpadek, a tym bardziej afer, nie było. Więc te doświadczenia nasze na pewno są cenne i w trakcie seminarium przekazujemy wszystkie szczegóły i metodyczne przygotowania kontroli i jej przeprowadzenia i, co bardzo ważne, wykorzystywania wyników tej kontroli, dotarcia do tych adresatów, którzy mogą rzeczywiście realnie wpłynąć na sprawność przygotowań.